Tak, czuję taki obowiązek też po części publikując filmy, żeby dawać dobry przykład. Dobry przykład, słuchajcie, jest taki. Siema, witajcie na Catch and Relax w kolejnym filmie. Mamy 5 maja i minęła godzina 18. Drzewko tutaj za mną, które widzicie, jeszcze niedawno w kwietniu miało takie białe kwiatuszki. Zmieniło się na zielone listki, zielone liście. Wróżą akurat dobrą rzecz idzie. Wiosna idzie, lato już za chwilę, wiosna jak najbardziej. Cały dzisiejszy dzień to było 22-25 stopni. Niedawno troszeczkę popadało. Miałem nie wychodzić już nad wodę, ale co 2 godziny to 2 godziny, zawsze coś. Poza tym SG2, wędka, którą katowałem w poprzednim sezonie non-stop praktycznie, a w tym sezonie od początku roku na tego ultralighta za tymi okoniami, a SG2 leżała sobie i czekała, więc dzisiaj zabieram ją na spacer. Zaczynam Aglia E, obrotówka, która również dała mi mnóstwo ryb i przede wszystkim, zobaczcie, tu jest kurz na kołowrotku, aż głupio się przyznać, ale tak jest. Zostawcie łapeczkę do góry, jeżeli ktoś jest nowy, może rozważyć subskrypcję kanału, jest kilka miejscówek do przetestowania. Gnojoskoczki na nogach, lecimy z tematem. To jest właśnie ta miejscóweczka, co niektórzy mogli już wiedzieć, o co chodzi po dźwięku w tle, jeżeli chodzi o te mewy właśnie. Pozdrawiam Marcina, który mi napisał, że to mogą być bardziej rybitwy niż mewy. I rzeczywiście mają takie czarne łby. Dopiero na to zwróciłem uwagę. Ale powiem wam szczerze, że bardziej to mnie interesuje szczupak. I mam nadzieję, że jakiś tutaj. Dzisiaj znowu da mi emocje na tej SG2. Znowu poczuję, jak ta wędka potrafi pod rybką popracować. Trudne łowisko. Łatwo można zerwać. Ale zawsze jest coś za coś. Bardzo, bardzo mocno pracująca obrotówka. Aglia E, ale wszystkie mepsy mają to do siebie, że lubią się zrywać. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że wolałbym prostować kotwiczki. O, pięknie. Kotwiczki brak. Zostały 2. 2 kotwiczki zawsze lepiej niż 1, prawda? Czy 2 groty. Kotwiczka jest 1. Mam ze sobą to swoje uniwersalne pudełko z różnymi przynętami. Tu jest Fox Rage z takim chwostem, którym nie zamierzam tutaj rzucać, ale mam tutaj również te swoje killery. Seledynowa obrotówka od Dama numer 2. Nie jestem w stanie wam powiedzieć, ile ryb na nią wyjąłem. Po prostu nie jestem w stanie. Idziemy w poszukiwaniu nowych przygód z moim seledynkiem. Tyle szczęścia, co mi ta obrotówka przyniosła w życiu. Ja myślę, że kolor tej obrotówki to jest jedno, że on jest taki jaskrawy, seledynowy, rzucający się w oczy, ale praca tej obrotówki, no, jest druga rzecz, bardzo ważna rzecz. Na pewno ma znaczenie. 3 sezony temu wystarczyło 10 rzutów i przynajmniej okoń był. Trochę się te czasy zmieniają. Póki co zainteresowanie moje rybami jest zdecydowanie większe niż zainteresowanie ryb moją przynętą. No i zaczyna się błyskać. Jak przyjdzie ta burza, co się mniej lub bardziej, ale zapowiada powoli. Może wykombinujemy coś stąd. Możemy psika. Wykombinujemy takiego. Na razie plan jest taki, żeby podoginać te zmechacone kotwiczki, które tutaj ucierpiały od życia. Druga rzecz to jest przewiązanie na nowo tego węzła. Chyba będzie padać, co? Co ciekawe, wiara na ryby przyjeżdża. Czasami by się przydał taki kumpel, który ci powie: słuchaj, wracajmy już znad tej wody. A nie, przeważnie masz takich kumpli, którzy tylko ci wtórują. To co? Wracamy? Nie, ja to bym jeszcze został. No ja też bym jeszcze został. I się wtedy zostaje. Pamiętajcie, nigdy nie zostawiajcie po sobie tego gówna. Każde zwierzę może się w to zaplątać i stracić życie. Zaczyna padać coraz mocniej. Deszcz i ogień. 2 siły jak przynęta i ryba.
Nie trzeba nawilżać plecionki na węźle, samo nawilży, słuchajcie. Chyba będzie padać. O, żona dzwoni. Będzie krzywo. Czy ty jesteś normalny, czy nie? A ja powiem, że mam tam. Zaraz wam powiem. O, dzwoni. Halo. Uruchomiłeś program ewakuacja? Program ewakuacji? Nie, mam tą wodoszczelną kamerkę mam. No, tylko trochę tam jak coś grzmi. Grzmi, no to szczupaki, wiesz? No tak, a biorą? Nie, tylko grzmią. Okay, nie wiem, póki nie trzaska jakoś tymi piorunami. No mam tą kurtkę, nie? Nie będę przesadzał. Podjadę jeszcze w jedno miejsce, a później wracam. No, buziaczki, to chyba takie będzie, fajne do zobaczenia. Chyba będzie padać nawet, wiesz? Chyba tak. Buźka. Uważaj na siebie, pa. No, buźka, pa. No, muszę wam powiedzieć, że chyba będzie padać. Ale dźwięk przynęty wyskakującej z wody. Nie wiem, czy to słyszeliście. Nie ma co kombinować. Bardzo duża duchota, chociaż to dopiero 5 maja. Ale przez cały dzień, tak jak wam wspominałem, powyżej 20-25 praktycznie. No i w końcu ta pogoda musiała się troszeczkę oczyścić i powietrze orzeźwić. I ja bym chciał zostać jeszcze porzucać, tym bardziej, że dawno nie byłem z tą SG2. Ale tak czuję taki obowiązek też po części publikując filmy, żeby dawać dobry przykład. Dobry przykład, słuchajcie, jest taki, że w momencie, kiedy jest, jak pada deszcz, to tam walić to, ale w momencie, kiedy jest burza, i z daleka już widzicie, że gdzieś tam wali tymi piorunami, mniej lub bardziej. Używacie wędki węglowej, to może się bardzo źle skończyć. I tak samo jak w okolicy jakiejś tam linii wysokiego napięcia, ja słyszałem osobiście, tak z okolic, najbliższych okolic, ludzi, gdzie tam łowimy na przykład na jednym zbiorniku czy coś, słyszałem o dwóch, trzech przypadkach, o dwóch na pewno ludzi, którzy przez dotknięcie wędką jakiejś linii wysokiego napięcia byli ostatni raz na rybach. I to samo tyczy się sytuacji, kiedy jest burza. Tym bardziej jak łowicie na jakąś bolonkę 6-metrową z włókna węglowego. Na każdej wędce macie te oznaczenia. Zobaczcie. To jest warning. Przed burzą, przed słupami, wysokim napięciem elektrycznym. No i trzeba na to uważać. No, czuję się zobowiązany do tego, żeby dać dobry przykład. Chociaż połowiłbym jeszcze. Chyba, że rzeczywiście nie będzie tak, że te pioruny gdzieś tutaj jeszcze będą się odzywały. Będzie sam deszcz, no to... W sumie dlaczego nie? Natomiast pamiętajcie o tym, że to bezpieczeństwo jest najważniejsze. Podarować sobie jakąś tam dziwną miejscówkę albo podarować sobie jakąś dziwną sytuację po to, żeby wyjść jeszcze kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset, kilka tysięcy razy na ryby. Na chwilę wsiadam do samochodu, napiję się wody. A kurde, powiem wam, że chyba jednak będzie padać. Słuchajcie, chciałem połowić, naprawdę chciałem wyjść z tą SG2, dawno nie byłem akurat z tą wędką, z każdą swoją wędką. Tutaj jakby się miało, oczywiście, to już mówię tak teoretycznie, na przykład garaż pełen samochodów. Tutaj jak wędkarz ma jednak trochę tych wędek, każda łowi trochę inaczej, każda trochę inaczej leży w ręce, każda daje inny tam poziom tej przyjemności, ale od czasu do czasu, tak jak różnymi autami chciałbym się przejechać, jeżeli już bym miał taką kolekcję w garażu. Tak, nad wodę lubię sobie po prostu zabrać czasami wędkę, nawet której długo nie używałem. Dzisiaj 5 maja, ten sezon szczupakowy dopiero się rozpoczyna, poza tym sezon szczupakowy został już otwarty. No i idą te pioruny cały czas coś tam się będzie działo i to myślę, że już popada, było ostatnio kilka takich gorących dni, cała majówka przepiękna, dzisiaj to już w ogóle, no mówię, pod 25 stopni, więc ma prawo padać. Uważajcie, myślcie, ponieważ wędki w większości w tej chwili są to wędki zbudowane jednak z włókien węglowych, materiał, który ekstremalnie przewodzi impulsy elektryczne, no i można sobie zrobić krzywdę i może to być ostatnie wyjście nad wodę. I myślę, że jest kilku wędkarzy, którzy przepłacili to, że chcieli jeszcze połowić, bo ach, w sumie to się nic złego nie dzieje. No i taki piorun potrafi załatwić sprawę. Ja akurat czuję się odpowiedzialny po części, bo nie wszystko, co publikuję, może jest normalne, ale po części czuję się odpowiedzialny, jeżeli ogląda to jakiś młody wędkarz, to słuchaj, naprawdę, naprawdę nie ma co świrować. Wędki węglowe przy takiej pogodzie, gdzie rzeczywiście występują te pioruny, czy przy liniach wysokiego napięcia, wędki węglowe nie są wskazane, bo mogą grozić utratą nawet życia. Bardzo wam dziękuję za odwiedziny.
Jeżeli ktoś również wybiera się na ryby, to oczywiście połamania nad wodą. Trzymajcie się, hej. Słuchajcie, wracam. Zostałbym chętnie, kurczę, zostałbym. No ale niestety